Pani marszałek, panie i panowie posłowie. Ja po pierwsze zawsze, ilekroć rozmawiam o trudnych problemach polityki społecznej, bardzo cieszę się, że mamy tak duże wsparcie w posłach wszystkich klubów i szczególną troskę, z jaką pochylają się nad tymi sprawami, bo to nie są łatwe sprawy. Ja chcę powiedzieć, że od 2004 roku, od kiedy nie było podwyższania progu świadczeń ani w pomocy społecznej, ani w zasiłkach rodzinnych, rządziło i SLD, i rządził PiS. I nie podnieśli też tych świadczeń. Chcę też uspokoić, odpowiadając na pytania niektórych z posłów. Tą decyzję podjął ten rząd, już jest rozporządzenie Rady Ministrów, która podwyższa świadczenia rodzinne i świadczenia z zakresu pomocy społecznej stosownie od 1 października, od 1 listopada i zaoszczędzone pieniądze tutaj od 10% tych, którzy nie otrzymają becikowego, a to są ludzie o najwyższych dochodach, pójdzie między innymi na pokrycie kosztu weryfikacji wzrostu tych świadczeń od 1 listopada. Między innymi na ten wzrost, więc one nie wrócą do budżetu i nie będą, tak jak niektórzy z panów posłów mówili, stanowili rezerwę ministra finansów. Chcę też powiedzieć, że jeżeli chodzi o politykę rodzinną, jest bardzo wiele do zrobienia i tak samo każdy z rządów, który był, może powiedzieć, że zrobił nie wszystko, co mógł zrobić. Chcę też państwa uspokoić, że to nie jest tak, że się nic nie dzieje. Ten rząd wprowadził już parę rozwiązań, które są jak gdyby nowym podejściem do pewnych rzeczy. Ja tylko wspomnę o ustawie o żłobkach, wspomnę też o tej ustawie, która już pozwoliła na pomoc i powstanie ponad 7000 żłobków i na ujawnienie się na rynku pracy ponad 8000 niań, które zaczynają pracować legalnie i myślę, że docelowo będą przynosiły większe skutki w tym względzie. Chcę też przypomnieć o tym, że rząd w ramach środków FSU znalazł 150 milionów i 50 dodatkowych na dwa konkursy, które bardzo wspierają rozwój tej formy i w tej chwili już skończyliśmy ocenianie ponad 320 wniosków i już za chwilę będziemy podpisywali pierwsze umowy. Takie działania są też przewidywane na rok następny, więc są już pierwsze działania w tym zakresie, które zmieniają jak gdyby nasze podejście do polityki rodzinnej, bo się z faktami demograficznymi nie dyskutuje, panie pośle. Demografia jest po prostu taka, jaka jest. Nic się nie zmienia. Liczby są liczby, liczby nie kłamią i rzeczywiście mamy trudność na rynku demograficznym, która będzie skutkowała też trudnościami w latach późniejszych na rynku pracy. Nie mogę się też zgodzić z tezą, że rząd zmniejsza świadczenia, transfery kierowane w stosunku do rodziny, ponieważ patrząc fizycznie na sumy wydatkowane, te sumy wydatkowane cały czas systematycznie rosną i w roku 2011 to już była kwota ponad 8 miliardów, a na przykład w roku 2005 była ta kwota 7 800 milionów. To znaczy, bo ci państwo dzisiaj poruszali bardzo szeroką gamę zagadnień. Ja oczywiście mam za małą ilość czasu, żeby na wszystkie odpowiedzieć, w związku z tym oczywiście, że odpowiemy pisemnie, kierując się zarówno do tego, o czym mówi pan poseł Szwed w swoim wystąpieniu, jak też inni posłowie, bo tematyka, którą państwo poruszaliście, jest bardzo obszerna i wieloaspektowa. Ja chcę tylko powiedzieć, wracając do samej ustawy regulującej nowy sposób wydatkowania środków na becikowe, że jest to po pierwsze realizacja exposé pana premiera, po drugie wielokrotnie to wszystkie kluby, bez względu na to, czy w opozycji, czy w koalicji, podkreślały niesprawiedliwość społeczną tego, iż te becikowe kierowane jest do osób o najwyższych dochodach. Więc ta ustawa umożliwia wyeliminowanie osób, które przekraczają próg dochodów upoważniający do niższych podatków, do tego, żeby po prostu nie otrzymywały tej pomocy, bo oni sami też często w opinii społecznej wyrażali się w badaniach różnego typu, że jest to dla nich pomoc zbędna. Więc po prostu zaczynamy podchodzić do tego w ten sposób, żeby ta pomoc trafiała nie do wszystkich, tylko do tych, którzy rzeczywiście tej pomocy oczekują i taka pomoc dla nich jest potrzebna. Oczywiście nie wyczerpałam możliwości wszystkich odpowiedzi, bo jak mówiłam dzisiaj, państwo poruszyliście w ogóle dyskusję, rozpoczęliście dyskusję na temat przyszłej polityki rodzinnej, więc pozwólcie państwo, że odpowiemy na piśmie wszystkim pozostałym posłom. Dziękuję.